Pytanie konkretne. Czy i ile wydatkowano na promocję miasta Grudziądza w serialu Rodzinka.pl? Czy hotel i ile Hansa w Lwowie również poniosła koszty za reklamę hotelu i parku linowego? Dlaczego, mieszkańcy mnie pytają, dlaczego nie reklamowano naszych solarek, w tym akurat serialu Rodzinka.pl? Kolejne pana pytanie dotyczyło wakacji w Grudziądzu i Rodzinki.pl. Na to pytanie bardzo bym prosił, aby pani naczelnik Radziewicz udzielał informację. No, miesiąc temu jej udzielała, ile to kosztowało na tej sali. No to ten serial, bo tam kapsulanki były promowane na samym początku, więc pytanie, czemu tam nie posłane, chyba jest nietrafione, bo one były tam promowane. Ale odnośnie kosztów hotelu Hansa, bardzo proszę pani naczelnik. Ja tylko może coś ciekawego powiem, bo miałem okazję spotkać się z osobami zajmującymi się promocją w Telewizji Polskiej w ostatnim tygodniu. Nasz odcinek Rodzinki.pl, szanowni państwo, obejrzało ponad 5 milionów telewizów. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Trochę na nasze szczęście nałożyła się może smutna rzecz, bo ktoś puścił gdzieś plotkę, że Maciej mówi, gdzie on jeszcze występuje. Oczywiście okazało się kompletną plotką i nieprawdą. Dzięki temu ponad 5 milionów widzów w Polsce, dokładnie 5100, obejrzało ten odcinek. On jeszcze kilka razy będzie emitowany. Pani naczelnik. Koszty, które miasto ukryło odnośnie produkcji odcinka w Grudziądzu, to jest 80 tysięcy złotych. Ja przy tej okazji chcę powiedzieć, że koszt produkcji odcinka wyjazdowego, a taki mieliśmy w Grudziądzu, to jest około 400 tysięcy złotych. Także myślę, że koszt, który miasto poniosło w związku z promocją naszego miasta, nie jest duży. No ja chciałam zauważyć, że Hansa Pałac w odcinku nie występowała jako Hansa Pałac Rulewo, tylko jako hotel koło Grudziądza. Oczywiście w ogóle nie było mowy o tym, żeby Hansa pokrywała koszty udziału w tym przedsięwzięciu. Całość kosztów pokrywa gmina miasta Grudziądz.